W ostatnim odcinku programu Lepiej Późno Niż Wcale na Rafała Masnego i spółkę czekały ekscytujące wyzwania. Panowie skakali z wodospadów, łapali węże, odwiedzili szamana i uprawiali ryż. Lepiej Późno Niż Wcale to program, w którym Karol Strasberger, Krzysztof Hanke, Piotr Polk i Władysław Kozakiewicz zwiedzają Azję. Ich przewodnikiem jest Rafał Masny, współtwórca kanału Abstrahuje. W trakcie podróży przeżywają zaskakujące przygody oraz poznają obce kultury. Lepiej późno niż wcale. Kontuzja Kozakiewicza. Dla Władysława Kozakiewicza finałowy odcinek rozpoczął się wizyty w szpitalu. Sportowiec obudził się z bólem kolana. Badanie rezonansem wykazało uszkodzenie ścięgna. Napiętą sytuację próbował rozładować Rafał Masny. Wymyśliłem, żeby wziąć taczkę, gdyby nie mogły chodzić, zażartował. Podczas gdy Kozakiewicz był w szpitalu, reszta uczestników programu pojechała nad wodospady Aling-Aling. To jedno z najpopularniejszych miejsc na Bali, gdzie skacze się do wody z wysokości. Najpierw panowie skakali z 5 metrów. Zdania były podzielone. 5 metrów to bardzo tajna wysokość, jak na basenie, przekonywał Henka. Nieco mniej rozentuzjazmowany był Karol Strasberger. Skok w dół to element strachu. Na skok z wysokości 10 metrów zdecydował się tylko Masny. Jestem z siebie dumny. Lubię takie rzeczy. Mega satysfakcja, mówił do kamery. Wizyta u szamana. Tego samego dnia panowie udali się na wizytę do szamana. Na miejscu czekała ich niespodzianka, Władysław Kozakiewicz dołączył do ekipy. Spojrzenie w przyszłość nie napawało radością uczestników programu. Ja bym mógł się wypisać z tego, powiedział Hanke. Ja dołączę. Wolę, żeby życie mnie zaskakiwało, zawtórował mu Strasberger. Ostatecznie na rozmowę z szamanem zdecydowali się tylko Masny i Polk. Lepiej późno niż wcale. Łowca węży. Następnego dnia panów obudził gwar balijskiej wsi. Karol Strasberger nie krył swojego rozgoryczenia. Chciałem z koguta. Po śniadaniu Masny i spółka pojechali do łowcy węży. Tam panowie musieli wytypować dwóch śmiałków, którzy złapią gada i schowają go do wazy. Zgłosili się Polk i Henke. Zadanie nie było łatwe, ale ostatecznie zakończyło się sukcesem. Uprawa ryżu. Następnie ekipa udała się na pole ryżowe, gdzie wypuścili węża ryżowego na wolność. Tam też czekało na nich kolejne zadanie. Uprawa ryżu przy pomocy krów. Najgorzej poradził sobie Krzysztof Henke. Ja się konia boję, krowy, owcy. Wszystkiego, co jest ode mnie silniejsze, przyznał z rozbrajającą szczerością. Ostatnim punktem podróży po Azji była wizyta w jednym z najlepszych hoteli na Bali, Royal Pitamaha. W jacuzzi panowie mieli wreszcie czas na odpoczynek i podsumowanie 3-tygodniowego wyjazdu. W tym czasie przejechali ponad 30 tysięcy kilometrów i zwiedzili 3 kraje. Zobaczyliśmy kawał wariackiego świata, podsumował Kozakiewicz. Największymi wariatami byliśmy my, spuentował Polk. Proszę zasubskrybuj kanał, dziękuję za likę.